granicy. I jako wstęp do dalszej dyskusji właśnie będzie służyła ta wypowiedź pana dyrektora. Również proszę mi pozwolić przedstawić panią Natalię Kulkowską, Regionalny Ośrodek Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Lublinie. Dziękuję pani Natalii, od lat się znam, cieszę się, że pani przyjęła zaproszenie. Pani Patrycja Kustyn, Instytut na Rzecz Państwa Prawa. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia. I pan dyrektor Bogdan Kawałko, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Strategii i Rozwoju. I pan dyrektor Krzysztof Stanowski, Centrum Współpracy Międzynarodowej Urząd Miasta Lublin. Centrum, które bardzo zaangażowane w kwestii organizacji tej solidarności naszej z Ukrainą i z granicami. Bardzo może proszę w takim razie zacznijmy. Panie dyrektorze. Dziękuję bardzo. Zaraz wyjaśnię, jak się zrodził tekst, bo to będzie lekkie rozszerzenie tego, co pani dyrektor chciała powiedzieć. Ale zacznę od stwierdzenia, dlaczego tu jestem. Otóż byłem w tej samej sali 5 lat temu i przez 5 lat nie miałem czasu przyjechać do instytutu, gdzie byłem członkiem rady. I dopiero kiedy przestałem być członkiem rady, uznałem, że no, tak dalej być nie może. I wpadłem na pewien pomysł, który pani dyrektor szczęśliwie przyjęła i uda się to spotkanie zrobić. Jak powstał ten tekst? Dzisiaj jest 707 dzień wojny rosyjsko-ukraińskiej. Powstały w tym czasie już tysiące, pewnie tysiące tekstów dotyczących wojny i agresji. Setki także i tekstów dotyczących Polski i polskiej pomocy. Moje wystąpienie ma jednak charakter bardzo, bardzo osobisty. Stało się to dlatego, że po 24 lutego, kiedy każdy miał swój szok, który przeżył, jedni przeżyli szok, że wojna się zaczęła i ludzie giną tak blisko. Ja przeżyłem szok, że przez 2 czy 3 miesiące we wszystkich możliwych telewizjach twierdziłem, że wojny nie będzie, udowadniając przede wszystkim w kilku punktach, że nie ma wystarczającej przewagi w każdym rodzaju wojsk. Wszystkie podręczniki sztuki wojennej piszą o tym, że w każdym rodzaju wojsk, żeby wojnę wygrać i mieć pewność wygranej, musi być 3- do 4-krotnej nawet przewagi. A Moskwa nie miała w żadnym, nawet 3-krotnej przewagi. Czasami do 2, czasami niepełne 2. Wskazywałem na kwestie międzynarodowe, wskazywałem na to, że jeśli nie ma się 4-krotnej przewagi, to wojna będzie trwała, zacznie się jakiś Afganistan, jakieś takie szampanie wieloletnie. No i wskazywałem i te wszystkie sprawy wojskowe właściwie w identycznym duchu mówili bardzo doświadczeni generałowie, a ja jestem tylko rotmistrzem, więc mnie to cieszyło bardzo. Ale najważniejszy argument, który tam stawiałem, był taki, że to per saldo Rosji się nie opłaca. No i proszę, wojna wybuchła. Podkreślam to, że się myliłem w moich ocenach, ponieważ będzie tak jak z upadkiem, według tego dowcipu, z upadkiem Związku Sowieckiego. Uczciwie mówię, że się myliłem, ponieważ im dalej jest od upadku Związku Sowieckiego, tym więcej jest tych, którzy przewidzieli z góry upadek Związku Sowieckiego. Więc na wszelki wypadek bije się w piersi. Nie miałem racji. No i to był jeden z moich szoków. Każdy pewnie na swój sposób to przeżywał. A mnie spotkało jeszcze coś gorszego. Mianowicie zaczęły się telefony z pytaniami, dlaczego, why, pourquoi, warum i tak dalej. No i ja sam musiałem sobie to odpowiadać, najpierw odpowiadałem, co mi rozum podpowiadał.
doszedłem do wniosku, że ponieważ to dla mnie też była bardzo ważna kwestia, musiałem sobie to uporządkować i powstał niewielki tekst mówiący w 7 punktach, dlaczego moim zdaniem miliony Polaków pomogły milionom Ukraińców po 24 lutego. Tekst nie jest naukowy, to szereg bardzo osobistych spojrzeń, zatem idealnie się nadaje do dyskusji. Po pierwsze, element pierwszy, wojna jako taka. Oto niedaleko nas wybuchła absolutnie prawdziwa wojna, no, zupełnie nowego typu. Widoczna, może nie w zasięgu wzroku, ale widoczna na ekranach telewizorów i w sensie medialnym, w sensie dotarcia do widzów, była to pierwsza wojna tego typu. Używam na to sformułowanie Gruzja 4, że jest to Gruzja 4. Dlaczego Gruzja 4? Dlatego, że Gruzja 1, już nie sięgam do wojny 92, ale Gruzja 1 to była wojna z sierpnia 2008 roku. Tylko, że ta wojna była daleko. Dla Europy to się wydawało, że to Orient. Dziennikarze interesowali się wtedy bardziej igrzyskami niż wojną. Bardzo daleko, szybko skończone. Gdyby nie Sarkozy, to w ogóle by nie pokazano w telewizjach europejskich Tbilisi. To przeszło tak, proszę Państwa, gładko, że w sierpniu, jak wszyscy Państwo wiedzą, w zachodniej Europie, a zwłaszcza w urzędach Unii Europejskiej, nikogo nie ma. Więc dopiero po wakacjach zaczęto tym się zajmować, ale skala bólu, można powiedzieć, była taka, takich jak ja, że wyobraźcie sobie Państwo, że już we wrześniu odbyło się posiedzenie istniejącej jeszcze wtedy Rady NATO-Rosja, na której owszem zwrócono uwagę delegacji rosyjskiej, że to niegrzecznie tak robić, że no to powinno się łagodniej, tu są wątpliwości, druga strona twierdzi, że została napadnięta, my też nic nie wiedzieliśmy. Strona rosyjska powiedziała na to, że przecież mają jasne dowody, że została sprowokowana i że to Saakaszwili planował uderzyć na Rosję. No, przyjęto do wiadomości i realizowano program posiedzenia. Gruzja 2 to był Krym. Gruzja 3 to był Donbas. I ani po wojnie gruzińskiej, ani po Krymie, ani po Donbasie nie było tych prawdziwych, zdecydowanych reakcji. Oczywiście już po Krymie Zachód wiedział i przypuszczał, że to idzie w złym kierunku, ale współpraca, jak Państwo wiedzą, trwała dalej. Druga przyczyna, czyli pierwsza przyczyna, to jest ta wojna, która nagle zaczęła być widoczna u każdego z nas w domu, ponieważ w odróżnieniu od 2008 roku, od samego początku, to troszkę się zmniejsza, ale od samego początku największe stacje, największe sieci zachodnie mają swoich przedstawicieli medialnych na wojnie. Niektórzy nawet giną, jak przecież wiemy. Dodatkowy element, to od Warszawy do Kijowa jest 700 km, a stąd pewnie 600, od granicy 550 do tej właśnie wojny, a przecież po paru dniach agresor był, jak wiemy, pod Kijowem. Przyczyna druga to jest poczucie solidarności. Pewne poczucie solidarności, empatii,
odruch naturalny, zwłaszcza w sytuacji, gdy dotyczy to uchodźców wojennych, a zwłaszcza gdy dotyczy to kobiet i dzieci. I tu znów największe znaczenie miały media. Wszystko to było widoczne na ekranach telewizorów, te przejścia graniczne, te tłumy ludzi, ta cała tragedia widoczna w telewizorze przerwanej egzystencji ludzi, szukania nowego miejsca, ta ucieczka czasami z jedną torbą w ręku. No i to najbardziej poruszające kwestia kobiet z dziećmi, więc w tym sensie to jest taki odruch naturalny, niezależnie od narodowości, religii czy wychowania. Ale tu akurat było ważne, że to dotyczy sąsiadów, pewnej bliskości, tych bliskości i znajomości kraju, narodu. Bardzo ważny był fakt, że przecież miliony Ukraińców bywały, czy są nadal w Polsce, były przed wojną, niezależnie od uchodźców. Przyczyna trzecia, moim zdaniem, to jest poczucie zagrożenia. Była powszechna świadomość, że ta wojna dzieje się tuż obok. Każdy widział, znowu podkreślę, na ekranach telewizorów, że te czołgi się posuwają, że się zbliżają do Kijowa, a zatem, powiem nie nagłówkowo, każdy głupi rozumie, że jak zdobędą Kijów, to mogą pójść dalej. I w tym sensie, moim zdaniem, było powszechne odczucie, że teraz cierpią te kobiety z dziećmi ukraińskiego obywatelstwa, ale że za chwilę możemy cierpieć tak samo i my. I teraz nie jest to świadomość milionów, no ale powiedzmy pewna mniejszość doskonale, wszyscy wiedzą, że Polska jest w NATO, no ale pewna mniejszość z nas wie o artykule 5, ale też wie, że właściwie artykuł 5 nigdy nie został użyty. Raz jeden Stany Zjednoczone, jak wiemy, otrzymały ofertę od krajów NATO uruchomienia artykułu 5, ale same Stany Zjednoczone odmówiły. Więc ja osobiście uważam nie tylko, że lepiej, żebyśmy nie musieli go używać, ale w tym sensie ja jestem zwolennikiem tezy, zresztą mocno podkreślanej przez były rząd, że lepiej się przygotować, że się parę miesięcy wytrzyma samemu, zanim ten artykuł 5 skutecznie zostanie uruchomiony. Przyczyna czwarta w moim przekonaniu to była pamięć. Polska pamięć o wojnie, polska pamięć o przesiedleniach, o II wojnie światowej, o tych przesunięciach granic. To niby kilkadziesiąt lat, ale ona żyje bardzo mocno w Polakach z powodu kinematografii, z powodu książek, publikacji. Ta rzecz stale żyje. Utrata kresów, janta, przemieszczanie się na tak zwane ziemie odzyskane, czasami odzyskane po 700 latach, łagry, to w Polakach tkwi bardzo, bardzo mocno i moim zdaniem to także było przyczyną, że Polacy po prostu to rozumieli. Przyczyna piąta jest religijna. Jak wszyscy tu wiedzą i ci starsi, i ci młodsi, postępuje w dramatycznym zakresie postępuje sekularyzacja w Polsce. Jednakowoż, no większość Polaków, kolosalna większość Polaków jest ochrzczona, większość bierzmowana, znaczna część, jeśli przestała, to chodziła do kościoła,
prawie wszyscy czy kolosalna większość wychowana w sensie ogólnym religii katolickiej. A zatem pewne hasła są znane i oczywiste, nawet jeśli by ktoś nie zacytował całości, którą ja tu zacytuję. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sobie: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy? Spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Zaprawdę powiadam Wam, wszystko co uczyliście jednemu z tych braci moich najmniejszych w mieście uczynili. Jak wiadomo, Mateusz, rozdział 25. Zatem powtórzę, mimo tej kolosalnych postępów sekularyzacji w Polsce, którą wszyscy przecież widzimy, ta religijne podejście, religijna świadomość istnieje w Polsce nadal i tak jak Wigilię katolicką robią ci, którzy chodzą do kościoła i ci, którzy nie chodzą do kościoła, tak pewne odruchy chrześcijańskie są obecne u wszystkich. Przyczyną szóstą nazywam granicą. Mianowicie, jeśli Państwo pamiętają, sięgną pamięcią dwa lata wstecz, to przed wybuchem wojny przez całą jesień 20 i całą zimę 21-22 stale było ogromne w mediach istniała kwestia granicy białorusko-polskiej i cała ta kwestia migrantów, tym razem z Azji, atakującej granicę RP od strony Białorusi. Sprawa, jak wiemy, była skomplikowana i jak w takich wypadkach te racje były rozłożone. Ale niezależnie od ocen działania reżimu Łukaszenki, od ocen postępowania Straży Granicznej, czy od ocen zagrożenia bezpieczeństwa Polski, nawet Unii, gdyby ta granica została przełamana, to jednak człowiek uczciwy, zwłaszcza nie znający się na tym, nie lubi słyszeć i nie chce słyszeć, że zachowuje się jak świnia, za przeproszeniem. Że jest tym okropnym człowiekiem, który powinien zabrać Straży Granicznej broń, jak różni tam chcieli, powinien wziąć siekierę, rozwalić płot i wpuścić wszystkich, ponieważ taki, to wtedy by się okazał szlachetnym człowiekiem. I w moim przekonaniu mogło to wpłynąć na postawy społeczne, że część ludzi, kiedy nagle stworzyła się taka sytuacja, bym powiedział czysta, zaraz powiem dlaczego czysta, że ludzie chcieli teraz właśnie wbrew temu, o co ich posądzano, zachować się szlachetnie. A punkt siódmy jest już zupełnie nienaukowy. Wszystko się nagrywa, ale podkreślam, że nienaukowy i mówię to. Ściągam tą togę akademicką i tak sobie mówię przy kawie. Punkt siódmy nazywam Rosja. Przyczyną jest Rosja. W moim przekonaniu jednym z elementów takiej postawy wobec Polaków jest dość powszechna niechęć do tak zwanych ruskich, w sensie Moskwy, Rosji. Czasami nawet na pograniczu, jeśli nie nienawiści, to absolutnego odrzucenia. Ten element w porównaniu ze wszystkimi, w połączeniu ze wszystkimi poprzednimi, był w moim przekonaniu bardzo ważnym elementem wzmacniającym te postawy społeczne. Ponieważ nie tylko, ja bym powiedział tak, nawet gdyby ktoś nie lubił
czy miał jakieś odruchy niechęci do narodu ukraińskiego, to w sytuacji, kiedy to Rosja napadła na Ukrainę, wszystko się niweluje i kończy. To tak jak po łacinie już za Rzymian było powiedziane Hostis mei, amicus meus est. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Tak i zaszło w tej sytuacji. I na koniec. Pokazałem te 7 przyczyn, które w moim przekonaniu spowodowały, że wspomniane w tytule miliony Polaków pomogły milionom Ukraińców po 24 lutego. Ale niezależnie od wszystkich, od tych postaw społecznych, emocjonalnych, a nawet zachowania tradycji religijnych, czy postawy wobec Rosji jako imperium, to wszystko nie udałoby się zrobić, gdyby nie doszło w Polsce do zupełnie niewiarygodnego połączenia w jednym, równocześnie kilku, jak się wtedy okazało, jak to post factum zauważyliśmy, podstawowych czynników. Czynnik pierwszy, który nie zaistniał wcześniej, w tej przyczynie szóstej, o której mówiłem, to było zaangażowanie całości struktur państwa polskiego. Prezydenta, parlamentu i rządu. Wszyscy wówczas działali jedno równocześnie w tym samym pozytywnym kierunku. Chyba najbardziej demonstracyjnym przykładem to była ta ustawa o równych prawach uchodźców, czego notabene potem skutkiem była ta ustawa o równorzędności po stronie ukraińskiej dla obywateli polskich. Równie mocne było to przepuszczanie uciekinierów na kartę biblioteczną i tak dalej. Takie rzeczy poza sytuacjami przełamania granic nie są w ogóle znane w cywilizowanym, a zwłaszcza demokratycznym świecie, który wbrew pozorom jest bardzo sformalizowany. Czynnik drugi to wielkie zaangażowanie samego rządów terytorialnych. Nie tylko na granicy z Ukrainą, ale właściwie w całej Polsce. Wtedy rzeczywiście cała Polska była w tę sprawę zaangażowana. Czynnik trzeci to wielkie zaangażowanie setek, a pewnie tysięcy organizacji społecznych, pozarządowych i innych, które ogłosiły, można by powiedzieć, alert największego zaangażowania. I czynnik czwarty, może najważniejszy. Nic z tego by się nie udało, gdyby niewielkie zaangażowanie naprawdę milionów ludzi, zwyczajnych polskich obywateli, wcale nie będących politologami ani historykami, wcale nie zajmujących się tym urzędowo czy zawodowo, którzy uznali za zasadne, za potrzebne, a nawet za konieczne udzielić pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Oto te 7 przyczyn, które w moim osobistym przekonaniu spowodowały, że miliony Polaków pomogły milionom Ukraińców po 24 lutego. I muszę powiedzieć, ja osobiście muszę powiedzieć, że czegoś takiego nigdy nie widziałem, takiego niesamowitego alertu. I żeby w tym sensie warto było czekać, zwłaszcza, że gdyby doszło do rozmowy jeszcze o tym, co mamy dziś, o tych współczesnych zagadnieniach, to jestem przekonany, że to był jedyny historyczny wypadek i czegoś takiego nie zobaczymy. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za to wprowadzenie. Pan właściwie wywołał do głosu naszego seminarium. Zanim przyjdę, jeszcze tylko powiem, powiedzmy tak Państwo, że tam będzie, przez Państwa to wszystko można brać sobie na publikacje, które dotyczą z tego roku nasze, które dotyczą bezpośrednio tematu, zwłaszcza raporty dotyczące badania opinii publicznej w państwach Europy Środkowej i do Rosji, do uchodźców i do wojny w Ukrainie, także to absolutnie mogą Państwo sobie brać. Wywołał Pan i samorząd terytorialny, i wywołał Pan organizacje pozarządowe. I może najpierw zacznę może od samorządu też. Od województwa. Województwo lubelskie, bezpośrednio graniczące z Ukrainą, 6 granicznych
chyba takie są województwa lubelskie i podkarpackie, tak? Które bezpośrednio graniczą, więc na nasze województwo 24 lutego no, spadła pewna odpowiedzialność ludzi. Panie dyrektorze, jakby panu krótko podsumować właśnie jak, w jaki sposób i dlaczego województwo pomoże. Wiem, że jest raport, który państwo przygotowaliście również. Przepraszam, chciałem podziękować za zaproszenie, że mogłem się tutaj znaleźć w tym zacnym gronie. Chciałem też idąc w ślad za głosem pana dyrektora powiedzieć, że też 5 lat temu byłem na otwarciu działalności Instytutu, ale w międzyczasie też dodałem tutaj. Bardzo panu dziękuję za to świetne wprowadzenie, bo ono rzeczywiście tak horyzontalnie określiło tą sytuację, w której no może ja wypełnię bardziej takimi konkretnymi kwestiami, które się tu działy i które wspólnie przeżywaliśmy. W tej swojej wypowiedzi chciałbym przede wszystkim skoncentrować się na problemach, które wiążą się oczywiście z wojną w Ukrainie, ale z perspektywy regionalnej. I tu chciałbym zwrócić uwagę na trzy takie wymiary: społeczny, gospodarczy i polityczny, aczkolwiek tu będzie oszczędny, ponieważ jestem w gronie wybitnych specjalistów, więc tylko zaznaczę te kwestie, które z pozycji regionu są dla nas istotne. Przebieg tych procesów w poszczególnych regionach w Polsce był bardzo zróżnicowany. Mówię o tym, bo też mieliśmy, za chwilę jeszcze do tego dojdę, też wgląd w ten problem, jak i poszczególne regiony podchodziły do tego. Wpływ i skutki wojny w Ukrainie w największym stopniu, tak jak pani dyrektor zauważyła, no, dotyczył tych regionów przygranicznych i nasze województwo wraz z Podkarpackim stało się, nazywane jest tak zwanym województwem frontowym lub przyfrontowym. W każdym razie to jest prawda. Samorządy, administracja rządowa, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty, społeczeństwo zjednoczyły się jak gdyby jakoś nicią powiązane zostały tutaj i zaangażowały się w pomoc. Lubelski jako region ten frontowy stanowił oczywiście pierwsze schronienie dla uciekających przed wojną obywateli Ukrainy i umożliwił przyjęcie wielomilionowej fali uchodźców i tutaj trzeba powiedzieć, jak analizujemy i porównujemy, to my ponieśliśmy największy wysiłek w tym zakresie. Cały ruch graniczny z wszelkimi problemami, które się z tym wiążą, też pan wspominał o tym, skupił się na 9 przejściach granicznych województwa lubelskiego i podkarpackiego. Skala tego zjawiska była no, ogromna. W obu kierunkach w bardzo krótkim czasie przekroczyło prawie 9 milionów obywateli Ukrainy, uchodźców. To głównie byli właśnie ze wschodu, od naszych sąsiadów. W tym 4 miliony osób na 4 przejściach granicznych w województwie lubelskim. Ich tu podam 900 tysięcy aut, 500 tysięcy samochodów ciężarowych, 60 tysięcy autokarów. Proszę państwa, to jest skala niewyobrażalna, jeżeli popatrzymy na sam przejazd, no i taką techniczną obsługę i jak gdyby no, zabezpieczenie tego. Chciałbym dwa słowa o organizacji pomocy. Oczywiście trudno powiedzieć, ona się sama rodziła. To nie było tak, że ktoś to zaplanował z góry, ale to się szybko jakby ziściło. Powołane zostały dwa zespoły zadaniowe, można tak nazwać, które współpracowały ze sobą ściśle. Powołane jeden zespół przez pana marszałka województwa lubelskiego oraz drugi przez pana wojewodę lubelskiego. One, te zespoły koordynowały pomoc uchodźcom w Polsce, ale także koordynowały pomoc adresowaną tak zwaną uchodźcom wewnętrznym w Ukrainie, czyli dla tych ludzi, którzy przemieszczali się z tych regionów wschodnich do zachodniej części Ukrainy. Problemy pomocy Ukrainie były też tematem konwentu marszałków województw polskich. Akurat w tym czasie tak zwaną prezydencję w tym zakresie sprawował marszałek województwa lubelskiego i wprowadziliśmy tam temat
debatę na temat tego, jak pomagać i może koordynować, podzielić się również doświadczeniami, oczywiście z udziałem ministrów, przedstawicieli rządu. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Myśmy jako lubelskie przedstawili główny materiał i problemy do dyskusji. Teraz kilka słów o tym wymiarze społecznym wspomnianym przeze mnie. Wynikał on w dużej mierze, ten problem, z presji dużej liczby uchodźców, zwłaszcza w początkowych 4 miesiącach wojny. Główne wyzwania społeczne dotyczyły zapewnienia dla nas, czyli tutaj dla mieszkańców województwa, ale także dla migrantów, bezpieczeństwa. To może jakoś tak nie wybrzmiewa na co dzień, ale to było niezwykle ważne. I można powiedzieć tak, nie odnotowano poważnych praktycznie incydentów i zagrożeń, patrząc na to, co się działo, już o czym mówiłem, o liczbie, o samochodach, o różnych problemach, które no, mogły tu się wydarzyć. Także to jest jeden z ważniejszych takich konkluzji i z czego się można cieszyć. Ułatwieniem, o czym pan dyrektor wspomniał, było nadanie statusu PESEL 70 tysięcy w naszym województwie oraz systemowe wsparcie finansowe uchodźców z budżetu państwa. I tą koordynację finansową zapewnił pan wojewoda, oczywiście administracja rządowa. Także stanęliśmy przed zapewnieniem podstawowych potrzeb bytowych. Chcę powiedzieć, że 60% mieszkańców, rozumiem, ci, którzy takie możliwości mieli, mieszkańców zadeklarowało przyjęcie migrantów. To patrząc, to jest ogromna, niewyobrażalna skala takiej gotowości. Oczywiście wyżywienia, także powstał problem duży usług publicznych i społecznych, a więc edukacji, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, rynku pracy, przełamywania także barier kulturowo-językowych, o czym pan dyrektor wspominał, ale no, były też duże grupy osób z tej wschodniej Ukrainy, które miały z tym duży problem, więc tutaj też odpowiednia reakcja pracy, pomocy była tutaj zapewniona. W wymiarze gospodarczym zwróciłbym uwagę na te główne problemy, które występowały w przedsiębiorczości i w tym wymiarze gospodarczym. Nastąpiła znaczna relokacja siedzib firm z Ukrainy do Polski. Z czego chcę powiedzieć, że aż 40% relokacji firm do województwa lubelskiego, czyli do tego pierwszego, który był sąsiadem. To oznacza, że pojawiło się około 4000 nowych firm, spółek u nas w naszym regionie. Ale też trzeba powiedzieć, że nastąpiła likwidacja wielu firm i partnerstw gospodarczych, ponieważ zostały przerwane łańcuchy dostaw i kooperowanie z racji absolutnie wojny. Też trzeba powiedzieć, że mieliśmy te problemy, ponieważ nastąpił znaczący odpływ mężczyzn z rynku pracy do Ukrainy. To był ten proces wtedy, że wracali wszyscy z własnej woli, no, był taki odruch, teraz te procesy troszeczkę wyglądają inaczej. I to powodowało wtedy kłopoty w wielu branżach, głównie w budownictwie i w rolnictwie. Także to. Natomiast też w międzyczasie się pojawiły nowe możliwości, bo nowe zezwolenie na pracę dla 24 tysięcy ludzi, ale to głównie były usługi, kobiety. No, w każdym razie jakby nowy rynek się pojawił i tutaj jakby pewne zastępstwo, ale nie jeden do jednego. Jeśli chodzi o wsparcie finansowe, to chciałem powiedzieć tak, że i rzeczowej. Chciałem tylko wymienić kilka oczywiście ważnych liczb. Pierwsze, około 700 tysięcy uchodźców naszym transportem przewieźliśmy z granicy w głąb regionu i tutaj zostali rozlokowani. Ponad 170 tysięcy uchodźców skorzystało z zakwaterowania w województwie lubelskim. 300 tysięcy obsłużonych zostało w punktach recepcyjnych, których mieliśmy otwartych 15 w całym regionie. Zebrano 3000 ton pomocy humanitarnej, 251 tysięcy sztuk różnych produktów, a także pomocy rzeczowej,
darów na kwotę 176 milionów. To jest żywność, odzież, środki higieniczne, to co wtedy było najbardziej potrzebne. Zakupiliśmy 19 ambulansów kompletnych, które zostały przekazane właśnie na potrzeby już Ukrainy, czyli w głąb. I to samorząd województwa tego dokonał. Kilkaset agregatów prądotwórczych, to jest taki produkt gorący, który był potrzebny dla wszystkich. I jeśli chodzi o ten wymiar społeczny, 6200 uczniów realnie umieszczono w placówkach oświatowych, czyli no, włączono do nauki, do edukacji. 2,5 tysiąca uchodźców hospitalizowanych było w 9 szpitalach naszego regionu, których organem był tworzącym jest samorząd województwa. I też zorganizowane zostało 3 tysiące transportów. Ja mówię te liczby, które świadczą o tym pewnym wysiłku, prawda, bo one tam niosły różne rzeczy za sobą. Ten wymiar finansowy wygląda w ten sposób, że szacowana łączna wartość wsparcia udzielanego przez różne podmioty i instytucje z terenu naszego województwa wynosi około 1 000 000 zł. Myślę, że to jest niedoszacowane, ponieważ myśmy nie prowadzili jakiejś detalicznej analizy, tylko to, co moglibyśmy jak gdyby zebrać. Ja Państwu za chwilę jeszcze pokażę raport, dwa słowa, tylko powiem, co tam jest. Pomoc rządowa, i to był główny strumień pieniędzy, to pojawiło się około 500 milionów złotych. 32 milionów to bardzo dużo, uważam, samorząd województwa wyasygnował z własnego budżetu. Do tego samorządy, NGOsy, ludność, podmioty gospodarcze, program Interreg, Polska, Ukraina. I tu chciałem powiedzieć, że 4 karetki zostały zakupione kosztem jakby w cudzysłowie naszego budżetu województwa lubelskiego. I myśmy nie poszli na to, żeby te pieniądze zagospodarować na przykład na szkolenia czy jakieś inne rzeczy, tylko twardy zakup 4 nowiutkich karetek, które zostały przekazane z tego programu, jak gdyby odejmując z naszych funduszy. I jeszcze jedna kwestia ważna, bo myślę, że jeszcze w którymś momencie będę mógł o tym powiedzieć, jak pani dyrektor pozwoli, że w obecnej perspektywie finansowej w naszym programie regionalnym zapewniona została kwota z 623 milionów złotych, to jest 131 milionów euro środków w ramach funduszy europejskich dla naszego województwa na finansowanie projektów na rzecz no, migrantów, ale no, tutaj głównie Ukrainy, bo tu te pozostali migranci no, to są w marginalnym zakresie. Więc chciałem też powiedzieć, że ten proces pomocy nie jest zamknięty, a więc może właśnie to został uregulowany systemowo, z czego no, trzeba się cieszyć. I aktualne wyzwania wiążą się w naszym pojęciu zarówno z tą bieżącą pomocą, bo nie chcielibyśmy zamykać tego w żaden sposób, i udziału województwa lubelskiego w przygotowaniu koncepcji właśnie udziału naszego regionu w planie odbudowy Ukrainy. No to jest temat na czasie, mamy decyzję podjętą praktycznie w Brukseli, ale też może będę miał chwilę, żeby powiedzieć, o co chodzi. I ostatnia ta kwestia, tu już najbardziej jestem zestresowany, bo to wymiar polityczny, ale powiem. Właśnie według naszej opinii, bo też mamy ten proces analizujemy z pozycji strategii rozwoju naszego województwa, bo też prowadzimy współpracę międzynarodową, no i wydaje się, że na pewno, że w dużym stopniu te zmieniły się te międzynarodowe, ten porządek, patrząc po krajach, z którymi współpracujemy. I to spowodowało też istotne jakieś zmiany w otoczeniu Polski bezpośrednio. I tutaj chociażby przykład zmiana partnerstw w programie Polska Interreg. Polska mówi nas trójstronnego na dwustronne, więc to jest taki przykład bardzo ewidentny. Znacząco podniosło się znaczenie i odpowiedzialność regionów Polski Wschodniej, generalnie wszystkich, które znalazły się w tym najważniejszym miejscu wschodniej flanki NATO. Na tym też 6 regionów dyskutuje. I mamy tutaj też swoje spotkanie na poziomie najwyższym, że no też uczestniczymy w tym procesie wspierania pomocy no, po to, żeby wzmocnić również no, właśnie wojsko i tak dalej. Mamy tu swoją też rolę.
I najważniejszymi wyzwaniami w wymiarze politycznym są, wydaje nam się, zdecydowanie to jest wsparcie Ukrainy na rzecz pełnego członkostwa w Unii Europejskiej. Regiony mają i samorządy w tym swoją znaczącą, istotną rolę. I możemy się tym oczywiście podzielić zdecydowanie naszymi doświadczeniami. Udział polskich regionów właśnie w planie odbudowy Ukrainy to jest szczególnie istotne w przypadku tych naszych regionów, zwłaszcza lubelskie i podkarpackie. To są chociażby to, że wszystkie drogi, przejścia i te rzeczy, które to właśnie są udziałem naszych tych dwóch województw, więc to są, my służymy tą infrastrukturą dla regionów, dla kraju, ale dla całej Unii Europejskiej. Więc mamy tą świadomość tej misji, może to za duże słowo, ale po prostu naszej roli w tym zakresie. I chciałbym tak kończąc to jedno to zdanie, że generalnie mamy taki cel, żeby wykorzystać takie adresowaną pomoc do regionu, zwłaszcza partnerskim, bo mamy jako region, jako nasze województwo z 9 regionami, obwodami podpisane umowy partnerskie. Więc tu jest bardzo szeroka i dość taka intensywna ta polityka, ale także miast partnerskich, patrzę na pana dyrektora, pana ministra, że to traktujemy razem, takie sieciowanie, żeby to było skoordynowane. Tyle, że dziękuję. Dziękuję panie dyrektorze, bo szeroki sposób nie wychodzi na całe województwo. I teraz tak. Pani dyrektor, jest raport, który ma 200 stron i proszę państwa, ten raport składa się z dwóch części. Jeden to, co mówiłem, całe takie horyzontalne ujęcie, ale są informacje o tym, co poszczególne samorządy z województw, jakie wsparcie udzieli Ukrainie. I to, co tu jest napisane, to jest ich autorstwo. Raport jest znakomity. Tak, właśnie podsumowanie tej pomocy. I teraz, panie dyrektorze, patrzę na dyrektora Stanowskiego, migranci zbierali się tymi przejściami granicznymi w naszym województwie lubelskim. Powrotem do marszów w większych miastach, samych większych miast, no i Lublin. Przy czym, o ile pamiętam, na początku wielu migrantów wolało być blisko granicy, zatrzymywać się blisko granicy, bo nie było jeszcze wiadomo, tak jak ta wojna się rozwinie. Jak Lublin był przygotowany i co Lublin, jak Lublin pomagał i dlaczego? Bardzo dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Pozwolę sobie zacząć od tej myśli Jana Malickiego, a później opowiedzieć, co się wydarzyło tu w Lublinie i jakich lekcji nauczyliśmy się przez ten czas. W październiku, na kilka miesięcy przed pełnoskalową inwazją, profesor Lotfeld na Kongresie Współpracy Transgranicznej powiedział nam, słuchajcie, konflikt ukraińsko-rosyjski czy rosyjsko-ukraiński należy do tych konfliktów, których nie daje się rozwiązać przy mocy normalnej wojny. Znamy takie konflikty ze świata, Indie, Pakistan, Irlandia, Wielka Brytania, Izrael, Palestyna, to jest taki konflikt. Słuchaliśmy tego wykładu, mając świadomość, że z jednej strony to oczywiste, że tak jest, a z drugiej strony, co w praktyce z tego wynika. A co wydarzyło się przed? Niektórzy z nas jeszcze pamiętają, 2 tygodnie przed pełnoskalową inwazją prezydent Lublina powiedział, że Lublin jest przygotowany na 15 tysięcy uchodźców w każdej chwili. I wielu się mogło wydawać, to jest takie rzucone sobie przez polityków. Okazało się, że prezydent wiedział, co mówi. Bo co wydarzyło się w Lublinie? Jak to się stało, że Lublin w raporcie Polska Szkoła Pomagania jest wymienione 83 razy. Że Lublin jest wielokrotnie wymieniany w międzynarodowych raportach, w międzynarodowych mediach jako bardzo wyjątkowe miasto. Fizycznie co się stało? 5 godzin po upadku pierwszych bomb, o godzinie 10, zebrali się przedstawiciele
samorządu oraz organizacji pozarządowych, którzy znali się przez poprzednie 15 lat i podjęli decyzję stworzenia Lubelskiego Społecznego Komitetu Pomocy Ukrainie i było to jedyne tego typu ciało w skali Polski, a i nie tylko. 5 godzin po upadku pierwszych. Tego samego dnia spotkaliśmy się w Centrum Kultury, gdzie już było kilkadziesiąt osób i powstał komitet, który nie miał osobowości prawnej, nie miał prezeski ani prezesa, nie miał konta w banku. Został stworzony przez bardzo różnych partnerów, których zaraz wymienię i który podejmował najważniejsze decyzje w mieście przez wiele miesięcy. Takie ciała są komitet. Komitet stworzyły cztery podstawowe podmioty. Homofabe, Fundacja na Rzecz Państwa Prawa, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza oraz Urząd Miasta. Później dołączył jeszcze Płask. Oczywiście było nas tam dużo więcej. Sam komitet to było kilka tysięcy wolontariuszy, to było 460 osób mówiących w języku ukraińskim. I żebyśmy sobie tak dobrze rozumieli skalę działań, to znaczy, że w pierwszym tygodniu było 17 subkomitetów, 17 sprawnie działających kierunkowych działań zajmujących się pomocą prawną, zajmujących się opieką nad dziećmi, zajmujących się książkami, sprawami medycznymi i ze przedstawicieli komitetu. Oczywiście spotykaliśmy się wtedy pomocą humanitarną na Ukrainie, 17 subkomitetów w pierwszym tygodniu. No i podsumowaniem tego pierwszego tygodnia było to, co się wydarzyło w pierwszych dniach. Pierwszego dnia założyliśmy infolinię. 5 języków, 11 linii telefonicznych, miasto dało linie telefoniczne, wolontariusze siedli przy tych telefonach 24 godziny na dobę. W czwartej dobie państwo polskie, rząd polski umieścił na stronach rządowych numer telefonu, mówiąc, że to jest rządowa infolinia. To była najlepsza infolinia, jaka w tym momencie istniała w Polsce, obsługiwana przez profesjonalistów, choć jednocześnie wolontariuszy. Największym pozytywnym doświadczeniem tego komitetu było to, że siedzieli koło siebie na równych zasadach. Urzędnicy, wolontariusze, przedstawiciele wyższych uczelni, liderzy organizacji pozarządowych. To było rzeczywiście na równych zasadach. Dlaczego był trwały? Bo miał cztery bardzo różne normy. Homofabe, fundamentaliści od praw człowieka zajmujący się kwestiami praw człowieka od początku. Fundacja na Rzecz Państwa Prawa wspierająca uchodźców od 20 lat prawnie w ich sytuacji. Kulturalna organizacja ukraińska, Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza plus Urząd Miasta. Dlaczego to było możliwe? Ponieważ znali się od 15 lat. Ponieważ 15 lat temu zaczął się zbierać zespół do spraw integracji, powołany z inicjatywy władz miasta, dzisiejszego Biura Partycypacji Społecznej i raz na miesiąc spotykała się policja, przedstawiciele samorządu, przedstawiciele NGO-sów i zastanawiali się, co możemy zrobić, żeby lepiej integrować studentów, żeby lepiej integrować różne osoby, które przyjeżdżają do naszego miasta. Jedną z konsekwencji tego był udział w sieci miast wielokulturowych, niezwykłe biuro obsługi mieszkańców ze swoim punktem dla studentów międzynarodowych. Ten olbrzymia grupa międzynarodowych studentów. I jedna charakterystyczna rzecz. W 2015 roku mało kto o tym słyszał, a to dla nauki ważne. Powstał komitet przyjęcia rodzin z Syrii. Była grupa ludzi od urzędników miejskich, jak profesor Jerzy Bartmiński, ojciec Ludwik Wiśniewski, byli współinicjatorami tego, którzy powiedzieli,
wzięli sobie, nie wiemy na ile nas stać, ale jakąś grupkę rodzin z Syrii jesteśmy gotowi przyjąć. Tutaj byli biznesmeni, którzy byli gotowi ich zatrudnić, jacyś edukatorzy, ktoś oferował mieszkania. Czy coś z tego wyszło? Nie. Państwo polskie nie pozwoliło żadnym obywatelom Syrii przyjechać wtedy, ale byliśmy gotowi. I ten komitet odpowiadał wspólnie na te wyzwania, które były, i co było bardzo ważną lekcją dla nas, patrząc sobie w oczy, rozumieliśmy, że w różnych sytuacjach różni z obecnych na sali mogą skutecznie zareagować. Są sytuacje, kiedy bez dyskusji Urząd Miasta może łatwiej postawić toalety na PKS-ie i spowodować, żeby je oczyścić. Ale są sytuacje, kiedy przyjeżdżają ofiary przemocy z wojny, kiedy przyjeżdżają kobiety. W tej sytuacji lepiej będzie, jeżeli urzędnik będzie odrobinę dalej, a pojawi się organizacja pozarządowa. To zrozumienie pozwalało nam rozwiązywać problemy. Było z tym związane kilka niezwykłych doświadczeń, wiem o czym mówię, niezwykłych historii świata. Pierwszym była ta współpraca. Drugim było rozwiązanie dotyczące edukacji. Lublin jako pierwszy w historii świata zatrudnił cudzoziemców jako nauczycieli 30 dni po upadku pierwszych bomb. Rozumiecie Państwo, że to jest niemożliwe, żeby zatrudnić cudzoziemca w publicznej szkole, wszystko jedno, czy mówimy o Polsce, o Ukrainie, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych czy Zimbabwe. Tego się nie da zrobić. Znaleźliśmy sposób, znaleźliśmy w porozumieniu z organizacjami pozarządowymi, organizacjami międzynarodowymi sposób, żeby wprowadzić do szkół nauczycieli, my ich nazywamy nauczycielami. Wybraliśmy najlepszych z najlepszych. Nie tych, którzy znają język polski, to nie dbaliśmy w ogóle. Szukaliśmy najwybitniejszych nauczycieli. I oni znaleźli się w szkołach po to, żeby wesprzeć uczniów ukraińskich, rodziców, ale również, żeby wesprzeć dyrektorów, polskich nauczycieli, rodziców polskich, żeby stworzyć tę pozytywną atmosferę, tę atmosferę otwarcia na podstawie tego pomysłu, który został wypracowany w Lublinie. W Polsce zatrudniono 1800 nauczycieli dzięki temu lubelskiemu rozwiązaniu. Mówiliśmy o pomocy humanitarnej. Tylko w ramach komitetu i Urzędu Miasta, choć jak nikt pytał, powiedziałem co innego i wielu rzeczy w tym raporcie nie ma, wysłaliśmy ponad 100 tirów i jeden pociąg z pomocą humanitarną. Pierwszy tir przeszedł ukraińską granicę 4 dnia. Pierwszego dnia telefon z szwajcarskiej agencji pomocy. Drugiego dnia wyjechali, trzeciego dnia przeładowaliśmy w magazynach, 4 dnia ukraińskie ciężarówki dowiozły towar do Łódzka. Była to niesłychana skuteczność. Co ciekawe, ta wyjątkowość Lublina jest obecna do dnia dzisiejszego. Były robione 3 miesiące temu badania NDI. Były badania w 7 miastach dużych. Lublin ma bardzo wyjątkowe wyniki. 37% mieszkańców uważa, że obecność uchodźców wpływa pozytywnie na miasto. 50% nie ma zdania. 37% mieszkańców mówi, to, że oni są tutaj z nami, wpływa pozytywnie na funkcjonowanie. Co jest największym wyzwaniem? 35% uważa, że są wyzwaniem, obciążeniem dla państwa polskiego. Czyli pokazuje to, że funkcjonując razem, mamy możliwość zbudowania konsekwentnie pozytywnej narracji, ale składają się na to pojedyncze decyzje. Decyzje, żeby nie tworzyć centrum ptaków, takie gigantyczne, horrendalne pod Warszawą, wielkie centrum z tysiącami uchodźców. U nas największa hala miała 250 osób i staraliśmy się otrzymać tak krótko, jak to możliwe. Staraliśmy się, żeby uchodźcy byli przy szkole, żeby byli swoje, żeby byli blisko
tej społeczności. I to były elementy, które były decydujące. Było bardzo ważne, żeby wprowadzić książki do biblioteki publicznej. Było bardzo ważne, żeby urzędnicy nauczyli się języka ukraińskiego. W Urzędzie Miasta 50 osób, w tym roczny kurs języka ukraińskiego. Znowu coś bardzo niespotykane. Kto pomaga? To bardzo ciekawe. Zjawiły się natychmiast miasta partnerskie. Jedno z naszych najlepszych miast partnerskich, minister, mieszkańcy tego miasta, zebrali 600 tysięcy euro na wsparcie z odpowiadaniem na potrzeby uchodźców i przekazało je do budżetu miasta. Państwo, które udzieliło największej finansowej pomocy miastu, to oczywiście Tajwan, jak Państwo rozumieją. I to jest największa suma przekazana przez władze innego państwa. Z Unii też nie dostaliśmy. No ale to nie jest wina Unii, tylko tego, że nie poproszono o tę pomoc. Bardzo ważne było zapewnienie bezpieczeństwa, o którym mówili koledzy z Urzędu Marszałkowskiego. No znowu, prezydent powiedział, że każdy pracownik Urzędu Miasta jest do dyspozycji komitetu czy do innych form pomocy. Natychmiast znaleźliśmy pracownika monitoringu, emerytowanego policjanta, który przez 5 lat był oficerem łącznikowym w Kijowie polskiej policji i w oczywisty sposób był najlepszą osobą, zastanawiali się nad relokacją, odpowiadania na gotowość naszych francuskich partnerów z Nancy i innych partnerów na ofertę bezpiecznego wyjechania poza granicę kraju. Jakie były skutki, jakie są dzisiaj owoce tego? Dość rozsądna sytuacja w szkołach, pozytywna sytuacja w mieście, na pewno. Ale też dwa bardzo ważne, bardzo różne centra. Baobab, o którym wszyscy wiemy, który jest już obok, który jest ważnym miejscem integracji, ale też z Pilną i działania w wielu szkołach. Późno, tak powiedzmy sobie, późno było to duże wyzwanie, pojawiły się międzynarodowe organizacje, gdzie przybyło Danish Refugee Council, norweskie, później pokazały się agencje Stanów Zjednoczonych, jest z nami przedstawiciel UNHCR-u, UNICEF. Okazało się, że społeczność międzynarodowa jest w ograniczonym stopniu przygotowana do wsparcia takiej sytuacji i że lepiej rozumie sytuację takich krajów afrykańskich niż u nas. Jakie mamy lekcje, których się nauczyliśmy? Pierwsze, niewątpliwie, że kluczowe są kwestie edukacyjne i zostały przez państwo polskie zaniedbane. Mamy po raz pierwszy w historii od co najmniej 50 lat uczniów, którzy nie chodzą do szkoły. Bo chodzenie w Mikołajowie do szkoły na odległość, kiedy ta szkoła działa tylko jak nie ma alarmu bombowego, jest prąd, jest problematyczne i jest to dramatyczny błąd w moim odbiorze państwa polskiego, które promowało klasy gettowe, czyli klasy, w których wpuszczano uczniów jednej narodowości, żeby byli razem, żeby się uczyli języka polskiego. Powiedzmy sobie to wprost. I dopłacano samorządom, żeby tworzyć takie klasy. Druga rzecz, że z bardzo małym wyczuciem powiedziano, wszyscy jesteście równi, to dobrze, żeście przyszli do 8 klasy, za 3 miesiące mamy egzamin, możecie być pewni, że zostaniecie sprawiedliwie ocenieni zgodnie z waszą wiedzą, a wasza przyszłość edukacyjna, czyli szkoła średnia, do której pójdziecie za
ile będzie sprawiedliwie zależało od wyniku tego egzaminu. To było działanie, które bardzo zaniepokoiło wielu rodziców ukraińskich i jest to w tej chwili jeden z największych wyzwań, jakie mamy w chwili obecnej. Oczywiście w Lublinie mamy szkołę sobotnią, mamy całkiem sporo dzieci w szkołach, mamy i ukraińskie książki przy wspólnym wsparciu, i nauczycieli, i wyczucie, że wspólnie uczestniczymy w świętach polskich, ukraińskich i wszystkich innych, ale to jest jakieś duże wyzwanie. Kolejnymi dwoma rzeczami, które się nauczyliśmy, pozytywnymi i negatywnymi. Pierwszym, no ja pamiętam takie czasy troszeczkę ze stanu wojennego. Możemy to zrobić bez państwa. Jeżeli mówimy o bezpośrednią pomocy uchodźcom, to ona została zrobiona bez państwa, bez przepisów i fizycznie bez państwa. Ci, którzy pamiętają pierwsze tygodnie, mają świadomość, że komitet miał na mieście kilkaset wolontariuszy w każdej chwili i w tym momencie Urząd Wojewódzki miał 6 osób, 3 na dworcu PKP, 3 na PKS-ie i 3 w Urzędzie Wojewódzkim. Nie krytykując tego, takie były realia. Myśmy w tym momencie razem mieli setki wolontariuszy znających język ukraiński również. I to z jednej strony dobrze, bo to tak powinno być. To powinno być tak, że rozwiązujemy problemy lokalnie, a nie czekamy na zewnątrz i że podstawową komórką jest samorząd i tyle. Z drugiej strony powiem to. Nieobecność Kościoła instytucjonalnego. To było dla nas, dla ludzi mojego pokolenia, nowe doświadczenie. Jeżeli pamiętamy trzęsienie ziemi w Turcji, to wtedy została zorganizowana zbiórka na tace we wszystkich kościołach w całej Polsce na ofiarę trzęsienia ziemi w Turcji. Takiej zbiórki na uchodźców czy na Ukrainę nie było w ciągu 30 lat. Wreszcie kolejnym elementem, ostatnim, o którym chciałbym powiedzieć, jest to, jak bardzo zmieniliśmy się i jedni drugi. I my, chciałbym przypomnieć, że w pierwszych dniach, tygodniach, jak w jakiejś szkole powstał pomysł, że jakiś chórek zaśpiewa czerwoną kalinę, to zainteresował się tylko kurator. Naprawdę, ja mówię o wydarzeniach w naszym mieście. A my, urzędnicy miejscy, pisaliśmy, co to jest czerwona kalina i jakieś literackie analizy robiliśmy i historyczne. Dziś dla bardzo wielu nauczycieli, uczniów, rodziców wiemy więcej o Ukrainie, historii Ukrainy, o kulturze Ukrainy, tak jak Ukraińcy się nauczyli wiele o sprawach polskich. Ciągle przeszkadza nam trochę takie poczucie wyższości, poczucie przekonania, że to my czegoś nauczymy. Kończąc, chciałbym przywołać sytuację, w której przedłużamy umowę z 80 nauczycielami z Ukrainy, nauczycielkami, naprawdę nie było ani jednego mężczyzny. Zapraszam tych nauczycieli do sali posiedzeń Rady Miasta, puszczam jakiś instruktażowy filmik, w jaki sposób mają elektronicznie podpisać umowy, zlecenie w tym przypadku, umowę o pracę na następne 3 miesiące. Opowiadamy, przychodzi jakiś wiceprezydent, rozmawiamy, 45 minut później wszystkie umowy są podpisane z komórek. A teraz muszę z tymi umowami pójść do dyrektorów lubelskich szkół. Dla tych nauczycieli podpisanie dokumentów z poziomu podpisu elektronicznego, z poziomu komórki było czymś naturalnym, zrozumiałym i do czego wy nie przyzwyczaiłeś. Dla lubelskich dyrektorów szkół nie dokonać.
tym, jak myślimy sobie o tej odbudowie Ukrainy, myślimy sobie o różnych rzeczach, które niewątpliwie powinniśmy zrobić. Z jednej strony powinni być dumni z tego, co się udało zrobić. Z drugiej są rzeczy, których absolutnie warto się dzielić tym doświadczeniem. A z trzeciej strony warto się uczyć różnych rzeczy, które oni zrobili. Tak jak zrobiła to pewna szwedzka gmina, do której przyjechali burmistrzowie i oni obiecali sobie opowiedzieć o procedurach bezpieczeństwa. Ale po występie ukraińskiej strony to Szwedzi powiedzieli, to my następnym razem. Bo rozumieli, że powinni szybko notować, a nie próbować pouczać kolegów ze wschodu, jak się pewnymi kwestiami zajmować. To był dobry czas, kiedy wiele się nauczyliśmy. Dziękuję bardzo. Zaangażowali się w
proces budowania lokalnych strategii. Nasza fundacja opracowała partycypacyjny model strategii rozwoju oparty właśnie na zasadach przejrzystości współpracy samorządności w Polsce. I takie programy, strategii w wielu samorządach zaczęliśmy wdrażać już na szerszą skalę, pracując w 7 obwodach ukraińskich. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ te modele partycypacyjnej strategii opierają się właśnie na tym, że samorządy mocno zaangażowali się we współpracę z mieszkańcami. Mieszkańcy czuli się częścią budowania tego społeczeństwa i tak jak właśnie po rewolucji godności ten okres praktycznie 10 lat to nie był taki okres stracony w kontekście tego, że w swoisty sposób my uważamy, że nasza fundacja poprzez projekty i ekspertów polsko-ukraińskiego zespołu przygotowywała gromady ukraińskie w czasie trwania reformy samorządowej w Ukrainie do bycia samodzielnymi, zaradnymi, co jak widzimy po wybuchu wojny bardzo, bardzo przydało się. Kiedy właśnie minęło tak kilka miesięcy od początku wojny, zaczęły do nas i szczególnie tam do mnie, bo uczestniczę w wielu różnych wydarzeniach międzynarodowych, zwracać się eksperci z Gruzji i z Ukrainy właśnie pytać dlaczego. Dlaczego Ukraina tak była dobrze przyjęta, dlaczego Polska otworzyła wszystkie swoje możliwe drogi, o czym wspomnieli moje poprzednicy. Granic praktycznie nie było w tym momencie, kiedy ludzie ewakuowali się, zbierali, domy były otwarte. I właśnie próbowałam z wieloma naszymi współpracownikami wytłumaczyć, że to nie było tak, że oprócz tego, że jesteśmy sąsiadującymi krajami, tylko ta współpraca i zaangażowanie między polskim i ukraińskim narodem trwa dziesięciolecie właściwie, tak, nie patrząc na historyczne różne aspekty i różne niezgodności, które będziemy na pewno jeszcze wiele lat wyjaśniać. Realizując właśnie misję wsparcia samorządności w Ukrainie, nasza fundacja, kiedy zaczęła się wojna, jak już było tu mówione, tu powstał komitet, na przykład tak w Urzędzie Wojewódzkim i Marszałkowskim, też oficjalne struktury. U nas właściwie fundacja nie miała czasu na podjęcie i powołania formalizowanej struktury, tylko wszyscy pracownicy zaczęli pomagać i wspierać. Praktycznie telefony to u nas nie były wyłączane. Dzwonili z zachodnich naszych ośrodków, które przyjmują ludzi. Do nas, szczególnie do mnie, ponieważ operuję także językami, dzwonili ludzie przemieszczający się tu na terytorium województwa lubelskiego. Wszystkie samorządy województwa lubelskiego, nasz ośrodek zajmuje się głównie lubelskimi samorządami, dzwonili, pytali, często nie rozumieli tego kontekstu, pomagaliśmy, prosili dalej jakichś specjalistów podesłać. To był taki zryw właśnie entuzjazmu, który pozwolił jeszcze bardziej zacieśnić tą współpracę między samorządami i organizacjami, która trwała już od lat. Nasza fundacja realizuje także wiele programów międzynarodowych we współpracy z krajami unijnymi, z organizacjami o zasięgu ogólnopolskiego i europejskiego i poprzez to sieć współpracy także otrzymywaliśmy wiele telefonów, wiele wsparcia, nawiązywaliśmy kanały właśnie przekazywania tej pomocy, czy to w pierwszych miesiącach szczególnie były potrzebne kaski, kamizelki, bojowe samochody. Zwracaliśmy się także do miasta Lublina, przywoziliśmy tu swoje
że tak powiem, pomocy i oni szli bardzo ważnym elementem dalszej współpracy jest to, że dany program dobry, który finansowany jest właśnie ze środków USAID, kontynuuje swoją działalność i w latach 2023-2025 rozszerza się i będziemy właśnie budować strategię rozwoju partycypacyjnego w ukraińskich gromadach już w 10 obwodach. Mam nadzieję, że będziemy rozszerzać daną współpracę. Także pamiętam na początku Stowarzyszenie Gazet Lokalnych promowało tę współpracę, pomagaliśmy im też tłumaczyć teksty. Stowarzyszenie ma swoje lokalne, niezależne wydawnictwa w całej Polsce. Też pisało takie artykuły, żeby właśnie powołać mieszkańców do tej współpracy i bardziej nawiązać pomoc dla obywateli Ukrainy. Między innymi miasto Lublin organizuje kongresy współpracy transgranicznej. Staramy się też z organizacją FM Global, kobiety w polityce międzynarodowej, współpracować w ramach tego kongresu. Także te kobiety współpracują z polityczkami i działaczkami społecznymi w Ukrainie, wspieramy ich i cieszę się, że dalej będzie ta współpraca, szczególnie w kontekście tego, że Unia Europejska potwierdziła dalszą pomoc Ukrainie finansowo. Mam nadzieję, że będziemy iść ku zwycięstwu, żeby Rosja nie poszła dalej także na terytorium naszego kraju. Jeszcze bardzo dziękuję dyrektorowi Malickiemu, który wspomniał o Gruzji. Ja swojego czasu w 2008 roku jako jedyny projekt nasz ośrodek realizował w Gruzji po tej wojnie. I powiem Wam, że kiedy przyjechaliśmy na miejsce wydarzeń tej wojny, to widzieliśmy to wszystko, rozmawialiśmy z mieszkańcami. Ja sama pochodzę z Ługańska, z Donbasu i rodzina, moja część rodziny jest pod Kijowem i do mnie nawet nie docierało jeszcze w takiej pełnej skali po rewolucji godności, kiedy Donbas był już praktycznie cały zabrany przez Rosję, co to jest. I dopiero kiedy już brat rodzina był rodziną podwójnie przesiedleńczą, to wszystko tak ułożyło się w całości i bardzo trudno mi było, szczególnie na początku wojny, ale dzięki tym kontaktom i współpracy też mogłam nieść i chcę dalej nieść pomoc ukraińskim mieszkańcom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Organizacji pozarządowych, tak, wolontariuszy oraz Urzędu Miasta, z którym ściśle współpracuje. Byliśmy jednym z jego założycieli.
założycieli i nasza rola skoncentrowała się głównie na udzielaniu pomocy prawnej osobom będącym w potrzebie. I w pierwszym miesiącu pracownicy zatrudnieni w fundacji zostali właśnie skierowani do pomocy tej pierwszej fali osób uciekających przed wojną. Zarówno przed, jak i po wybuchu wojny stale obsługiwaliśmy infolinię, tak, dla cudzoziemców. Ta infolinia od lat cieszyła się ogromną popularnością i zazwyczaj była bardzo obłożona sprawami związanymi z legalizacją pobytu cudzoziemców na terytorium Polski. Natomiast w okresie po 24 lutego większość tych telefonów, ich niesłabnąca ilość właśnie dotyczyła spraw osób, które uciekają przed wojną. I warto też wskazać, że część naszego zespołu w tych pierwszych tygodniach wojny często tą pomoc świadczyła całodobowo, tak by odpowiadać na te najpilniejsze potrzeby osób, które musiały się odnaleźć w nowej rzeczywistości. I warto podkreślić, że w obliczu zupełnie nowej sytuacji dla każdego z nas, my staraliśmy się pomagać nie tylko bezpośrednim beneficjentom tej naszej pomocy, czyli obywatelom Ukrainy, członkom ich rodzin, czy też obywatelom państw trzecich, którzy czasowo czy stale przebywali na terytorium Ukrainy, gdy wybuchła wojna, ale również osobom prywatnym. I głównie to byli przedstawiciele społeczeństwa przyjmującego, którzy często po raz pierwszy spotykali się ze sprawami związanymi z cudzoziemcami i z tą pomocą związaną z uchodźcami wojennymi. Pytania dotyczyły takich rzeczy na początku, gdzie przenocować, jak załatwić jakieś sprawy w urzędzie, tak, związane z legalnością pobytu, czy też co z opieką zdrowotną, bo te pierwsze tygodnie to był brak tej specustawy ukraińskiej, którą obecnie mamy. Dlatego też no właśnie nie było tych jasnych uregulowań, stąd taką pomoc im świadczyliśmy. Członkowie zespołu też przeprowadzali szereg szkoleń, m.in. szkolenie dla Okręgowej Rady Adwokackiej w sprawie zakresu procedur uchodźczych, prawa migracyjnego, zatrudniania cudzoziemców czy legalności pobytu, to jeszcze zanim pojawiła się specustawa, ale też szereg szkoleń już o specustawie ukraińskiej, czy to dla ukraińskich adwokatów, czy studentów UMCS, pracowników Baobabu, czy osób zakwaterowanych w punktach zbiorowego zakwaterowania w Żlinie. I w ramach projektów finansowanych m.in. przez takie organizacje jak Polish Refugee Council, International Rescue Committee czy Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców, świadczyliśmy pomoc prawną potrzebującym tu stacjonarnie w naszym biurze przeszukana w Baobabie, Dawnym Community Center i w punktach zbiorowego zakwaterowania w Lublinie, w Caritas Lublin oraz podczas wyjazdów mobilnych do mniejszych miejscowości naszego województwa, gdzie ta pomoc była świadczona w formie indywidualnych konsultacji i konsultacji grupowych, które najczęściej dotyczyły właśnie najczęściej zadawanych pytań, takich bieżących problemów. I wyjazdy mobilne możemy podzielić na takie, które były przez nas organizowane, ale też organizowane przez Stowarzyszenie Homofaber, gdzie oprócz prawnika jechał z nami psycholog między innymi, czy animator dzieci, tak by osoby chcące skorzystać z tej pomocy mogły gdzieś tam nie bać się o dzieci, które miały zapewniony też czas w trakcie tego dyżuru. Realizowaliśmy też od wybuchu wojny szereg mniejszych projektów na rzecz osób właśnie uciekających przed wojną, dzięki wsparciu też innych organizacji. Odnosząc się do tych wyjazdów mobilnych, chciałabym wskazać na utrudniony dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej w tych mniejszych miejscowościach naszego województwa. Osoby tam zamieszkujące doświadczały i doświadczają trudności wynikającej jakby z braku tej nieodpłatnej pomocy prawnej. Oczywiście nawet jeżeli w danym miejscu funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, to często prawnikom tam pracującym brak jest wiedzy czy doświadczenia z zakresu prawa migracyjnego czy specustawy ukraińskiej. Dlatego też to ogranicza taką efektywność pomocy prawnej dla cudzoziemców. My zaobserwowaliśmy, że pomoc prawna i dostęp do niej tak naprawdę można to określić jako jedną ze spraw życia codziennego osób mieszkających w Polsce, uciekających przed wojną. I gdyby nie te projekty, które mieliśmy, które realizujemy, wielu potrzebującym nie udałoby się tak naprawdę załatwić takich prozaicznych spraw życia codziennego.
i możliwość świadczenia wyspecjalizowanej pomocy prawnej w językach przede wszystkim zrozumiałych dla osób, dla tych beneficjentów tej pomocy, czy to w formie stacjonarnej, czy mobilnej, odwiedzając punkty zbiorowego zakwaterowania w Lubelszczyźnie, jest naszym jednym z największych sukcesów tak naprawdę, bo dzięki temu umożliwiło to nam dotarcie do osób potrzebujących, często zagrożonych wykluczeniem właśnie z tego względu. I te wyjazdy mobilne też sprawiły, że my staliśmy się bardziej rozpoznawani w województwie lubelskim i nawet jeżeli osoba nie przychodziła do nas na dyżur, to gdzieś tam znajdowała do nas kontakt i mogła zadzwonić i omówić ten swój problem. Kolejno chciałabym powiedzieć o takiej zmieniającej się dynamicznej sytuacji prawnej, która od nas wymagała bieżącej i stałej analizy uchwalanych przepisów związanych z ochroną czasową i tak, by jak najpełniej odpowiadać na potrzeby beneficjentów, przygotowywaliśmy i udostępnialiśmy sprawdzone informacje w naszych social mediach i dzięki temu osoby, które się do nas zwracały, miały taką możliwość, by w każdej chwili uzyskać aktualne informacje dotyczące prawa w Polsce i dzięki też takim działaniom my walczymy z takimi fake newsami powielanymi w różnych kanałach informacyjnych, które docierają do beneficjentów naszej pomocy i w szczególności ich wzrost my obserwujemy w takim okresie jak ten, kiedy oczekujemy na wprowadzenie nowych zmian w tej specustawie ukraińskiej, ponieważ mamy jeszcze niespełna miesiąc, troszeczkę więcej niż miesiąc do 4 marca bieżącego roku. Jest to data wskazana w tej specustawie mówiąca, odnosząca się do legalności pobytu między innymi tych osób. I te niesprawdzone, takie nieprawdziwe informacje tylko podsycały obawy osób o to, co będzie po tym 4 marca. Tak, my stale jakby obserwujemy lawinowy wzrost pytań w tym zakresie i staramy się te obawy gdzieś tam zmniejszać i pokazywać ten wartość możliwości, który występuje na wypadek, gdyby dokonano jakichś zmian. Tak jak powiedziałam, staramy się dotrzeć z tymi sprawdzonymi informacjami do jak najszerszego grona osób. Dlatego oprócz tych porad indywidualnych, bezpośrednich z naszymi klientami, publikujemy te sprawdzone informacje w językach zrozumiałych dla beneficjentów tej pomocy na naszej stronie internetowej czy w mediach społecznościowych typu Facebook i Instagram. Kolejno chciałabym powiedzieć o dynamice zmian, zakresu pytań czy problemów, z jakimi się do nas zwracano. I na przestrzeni miesięcy pracy z osobami uciekającymi przed wojną dostrzegliśmy właśnie tą dynamikę w zakresie pytań, z jakimi się do nas zwracano. Ponieważ początek wojny wiązał się z bardzo dużą ilością pytań związanych z takim życiem codziennym. Nie wymagały one analizy, zazwyczaj mogły być załatwione podczas jednej konsultacji. Natomiast obecnie te sprawy są bardzo skomplikowane, wymagają dużego zaangażowania z naszej strony. Trwają często miesiącami i wymagają tego, że te osoby do nas wracają z nimi, tak, wielokrotnie, często. I ta sytuacja, która zaistniała po wybuchu wojny w Ukrainie, nauczyła nas przede wszystkim tego, że podejście do osób, które przed nią uciekły, musi być zgoła odmienne od tego, który my wypracowaliśmy przez lata pracując z migrantami, którzy przyjechali do Polski, bo chcieli na przykład studiować, pracować, czy łączyli się ze swoimi rodzinami. Te sprawy migracyjno-pobytowe, z którymi dotychczas się zmierzaliśmy, czyli do wybuchu wojny w Ukrainie, były dość często podobne, schematyczne. Natomiast pracując z osobami, które musiały opuścić swój kraj po 24 lutego, te schematy nie działały wobec właśnie zakresu pytań czy problemów, z którymi się do nas zwracano. I poradnictwo prawne skierowane do tych osób jest bardzo zróżnicowane, wymaga szczegółowego podejścia do każdej sprawy, głównie ze względu na fakt występowania zindywidualizowanych czynników, z którymi każda z tych spraw się wiąże. Chciałabym też powiedzieć o współpracy z organizacjami, bo w naszym odczuciu ona jest niezwykle ważna, czy to z innymi organizacjami, instytucjami czy urzędami, które zajmują się sprawami dotyczącymi osób uciekających przed wojną. Bardzo ważne jest wzajemne mapowanie swoich usług na ich rzecz.
też możliwość takiego skierowania osoby z danym problemem do innej organizacji, która akurat jest w tym zakresie bardziej kompetentna, bo te działania pozwalają wtedy na zapewnienie tej pomocy najbardziej odpowiadającej potrzebom tych osób. Od przyszłego roku bierzemy też udział w spotkaniach Lubelskiej Grupy Koordynacyjnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, które są poświęcone właśnie pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy na terenie naszego województwa. Jeżeli chodzi o miejsca świadczenia przez nas pomocy prawnej, to tak jak wcześniej wspomniałam, jest to nasze biuro. Od poniedziałku do piątku świadczymy tą pomoc cyklicznie. Jest to też punkt zbiorowego zakwaterowania, obecnie raz w miesiącu właśnie Dom Studencki Helios. Czy w Baobabie 4 dni w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, i cyklicznie też organizujemy dyżur w Caritas Lublin. To jest 2 razy w miesiącu. I podczas wyjazdów mobilnych, których w zeszłym roku uczestniczyliśmy w ponad 70 wyjazdach mobilnych i odwiedziliśmy takie miejscowości jak Zamość, Podlaska, Chełm, Dychawa, Konopnica, Janów Lubelski, Lubartów, Krężnica Jara i tak naprawdę wiele, wiele innych, i w wielu z nich byliśmy wielokrotnie. Jeżeli chodzi o liczby i osobom zdołaliśmy pomóc, to od wybuchu wojny do końca zeszłego roku udzieliliśmy bezpośredniej pomocy prawnej ponad 3000 osób oraz za pomocą infolinii czy mailowo prawie 7000 osób w takich sprawach jak między innymi kwestie korzystania z ochrony czasowej, ochrona czasowa w innym kraju europejskiej, przekraczanie granicy z dokumentem elektronicznym via.pl, legalność zatrudnienia, dostęp do rynku pracy, legalizacja pobytu, czyli zezwolenia pobytowe na terytorium Polski, zamieszkanie w ramach programu 40+, kwestie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, społecznych, opieki tymczasowej nad małoletnimi bez opieki, orzecznictwo w sprawie niepełnosprawności, w tym świadczeń z nią związanych, kontaktach z różnymi instytucjami i sprawach ZUS-owskich. To jest oczywiście tylko część tych zagadnień. I pragnę zwrócić uwagę, że sytuacja każdej z osób uciekających przed wojną jest indywidualizowana, na co ma wpływ wiele czynników, między innymi jak wiek, długość pobytu w Polsce, oprócz tego bariera językowa, czy też bariera w postaci dostępu do elektronicznych usług publicznych. I już na koniec chciałabym powiedzieć, że z naszej perspektywy zwiększanie świadomości prawnej cudzoziemców, eliminacja barier, z którymi się zmierzają na co dzień, wspiera proces ich usamodzielniania się i też zwiększa szanse na integrację między społeczeństwem i też takie poczucie tego, takiej pewności, co przyniesie jutro. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, szeroki ogląd od dyrektora Mamińskiego i takiego bardzo filozoficznego spojrzenia na to, dlaczego, tak? Bo społeczeństwo polskie z takim pomocą ruszyło. Poprzez przegląd tego, jak my tutaj w Lublinie, bo tu jesteśmy i na co rzeczywiście tak pomagaliśmy, jak przewodniczą włączone organizacje pozarządowe. Proszę Państwa, mamy jeszcze kilka minut, więc bardzo proszę, gdyby ktoś z Państwa miał pytanie do Pana Wiktorowego, czy jakiś komentarz, bardzo proszę. Ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy się wypowiedzieli. Próbując tak sobie uporządkować, to powiem, myślę, że mówiliśmy o tym, jak przewidzieć wojnę, jak się do niej sprzęgnują przygotować, w jaki sposób ją administrować. Nie w sensie działań, ale w sensie przyjmowania w końcu. I w jaki sposób przygotować pokój, czy później zajmować się pokojem, bo to też zabrzmiało. Zastanawiam się pani dyrektor, czy nie można zrobić takiego kroku, korzystając z obecności, może dobrej woli państwa do eseju. Przewidzieć wojnę i przygotować pokój. Jak mówię, dla szerokiej publiczności, bo to, co państwo mówili, dotyczyło setek tysięcy, milionów ludzi, ale w tym kształcie, o tym pan dyrektor mówił tego wielkiego raportu, to dotrze do bardzo niewielkiej liczby osób, które nawet mogły pomagać, interesować się, ale nie są w stanie pogarnąć tego ogromu, o którym państwo mówili. Więc przygotować
przewidzieć wojnę i, no i ją zakończyć. I taka uwaga z tego, co Państwo mówili. Dziękuję bardzo za tę uwagę od strony samorządów na Ukrainie. No to widać, że też wynik tych starć, które były negatywne dla armii rosyjskiej, wynikał między innymi z odporności nie tylko samego wojska, ale obywateli, społeczeństwa. I z drugiej strony, po tej stronie granicy też gotowość społeczeństwa, samoorganizacja. Czyli to bardzo dobry wniosek, bo to znaczy, że i reforma ma sens i że w ogóle społeczeństwo ma sens. Nie tylko senator Gris, czy powiedzmy król William jest królem Karolem, albo coś takiego. Może życie zwykłych ludzi też się liczy. I odwaga. Bardzo szeroko filozoficznie idziemy, panie profesorze, w tym momencie. Panie profesorze, wysłuchałam zainteresowania, zwłaszcza tych fragmentów Państwa wystąpień, które dotyczyły konkretnych działań, bo my wszyscy byliśmy jednostkami zanurzonymi w pomoc taką, jaką mogliśmy świadczyć dla uchodźców, dla uchodźców z Ukrainy w tej strasznej sytuacji. Ale chciałabym powiedzieć o takich kwestiach, które odnosiły się do pierwszej części, czyli do wystąpienia mojego szlachetnego kolegi dyrektora Jana Męckiego. Otóż wydaje mi się, że przede wszystkim odrobiliśmy jako Polacy, ale nie tylko, taką lekcję Giedroycia. I muszę o tym powiedzieć, ale zanim o tym powiem, to powiem o tym, że nie tyle pamięć II wojny światowej mogła decydować, czy być czynnikiem sprawczym, ile, jak sądzę, gen wolności i solidarności. Ponieważ Polacy, którzy angażowali się w pomoc dla Ukraińców, mówili o tym, nam też pomagali w zrywie solidarnościowym. W związku z tym wojna w Ukrainie jest postrzegana właśnie w tej perspektywie w diapazonie najwyższych wartości wojny o niepodległość i odpowiedzialności za los Europy, za historię Europy. Tak to widziałabym w perspektywie historiozoficznej. Więc ten gen wolności, gen solidarności dla mnie bardzo ważny. Dlaczego powiedziałam o tym, że nie pamięć II wojny światowej? Bo pamięć II wojny światowej do dzisiaj w dyskursach dzieli ludność Europy, prawda? To odwoływanie się do kresu czy do zaszłości wojennych, choćby Wołynia, było wykorzystywane w retoryce antyukraińskiej w czasie wojny. Zwłaszcza mniej więcej po roku trwania, kiedy słabo zaangażowanie i pomoc społeczna. Chcę też powiedzieć, że moim zdaniem takim czynnikiem istotnym wpływającym na poziom zaangażowania było to, jak zmienił się obraz Ukrainy w mediach w Polsce, zwłaszcza po 2004 roku. I tu jest wiele czynników. 2004 rok, czas wstąpienia do Unii Europejskiej, wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, dyskusji o tym, jaka jest szansa, perspektywa dla Ukrainy. Przypomnę podczas Rzeczpospolitej, ale też w czasie wcześniejszym, kiedy choćby Bogdan Osarczyk dał swoje komentarze dotyczące przemian ustrojowych na Ukrainie, między innymi dawał również właśnie w Rzeczpospolitej. To wydawało mi się takie ważne. Myślę też, że pomoc dla Ukraińców, dla ofiar wojny, dla uchodźców nie była substytutem działalności dla, w związku z tym, że nie wiedzieliśmy, jak się odnaleźć w sprawie pomocy na granicy polsko-białoruskiej. Wielu wśród nas jest takich, którzy angażowali się i w pomoc na granicy, i dla Ukraińców. To jest ten sam gen, o którym sądzę, że charakteryzuje z powodów historycznych ludność Europy Środkowej. I na koniec, dlaczego ta lekcja Giedroycia? No, otóż dlatego, że w tym roku 50 lat od publikacji tekstu Mieroszewskiego Rosyjski kompleks Polski i obszar ULB. Jeżeli ten tekst przeczytamy dzisiaj, a ja go przeczytamy, przygotowuję go do druku, to muszę powiedzieć, że jest on słusznie uważany za podstawę wschodniej polityki Polski, ponieważ zawiera, i nie wiem jak to się stało, że Mieroszewski potrafił o tym pisać i przewidywać, skutki, a raczej tężenie procesów neoimperialnych Związku Radzieckiego w sytuacji, w której będą
będzie tak wyglądała mapa geopolityczna, jak wyglądała po przemianach 1990 roku. Więc katalog powinności Polski wobec obszaru UEP jest w tym właśnie tekście najbardziej aktualny. Dlatego myślę, że w sposób prawie niezauważony, czytając, słysząc, wchłaniając to, co pisał cały krąg publicystów i pisarzy kultury, nauczyli się też innego myślenia o Ukraińcach. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Panie profesorze. Dziękuję. Chcę podziękować panu dyrektorowi Babickiemu za to, że zdecydował się przyjechać do Lublina właśnie z takim tematem, bo dzięki temu mamy w moim przekonaniu wyjątkowe seminarium, bo odpowiedzieć na te pytania, które pan postawił, dlaczego miliony Polaków pomogą milionom Ukraińców po 24 lutego, można wtedy, kiedy potrafimy skonkretyzować je do wymiaru praktycznych działań równocześnie, które zostały podjęte, żeby w tym kontekście lepiej zrozumieć istotę tego pytania. I to, co dokonało się tutaj na Lubelszczyźnie, w Lublinie, a także na Podkarpaciu, bo to trzeba mówić o Przemyślu i Podkarpaciu jako również miejsca, gdzie narodziła się Solidarność 2.0. Ja tak to nazywam, to zjawisko, które miało miejsce w Polsce, jest to zjawisko, które przyrównuje do fenomenu Solidarności, bo wówczas też nastąpiła taka mobilizacja społeczna, prawda? Nie odgórna, ale właśnie budowania od dołu, od takich inicjatyw społecznych, które mieliśmy okazję doświadczyć. Mówię tutaj o moim pokoleniu. To było jedno z najważniejszych doświadczeń moich życiowych. I mogę powiedzieć, że dla tego pokolenia, które przeżyło reakcję na pełnoskalową agresję Rosji na Ukrainie i doświadczyło tej pomocy, tej organizacji właśnie dziesiątek, setek tysięcy osób i rodzin, które nagle, spontanicznie poczuły potrzebę serca, o której tutaj była równocześnie mowa, to jest fenomen. Ma rację Krzysiek Stanowski, kiedy porównał to do działalności w stanie wojennym Solidarności Rodzin. Nieprzypadkowo padło tutaj nazwisko świętej pamięci profesora Jurka Bartwińskiego, człowieka z Przemyśla. Myślę, że to też ma wielkie znaczenie. On założył tą Solidarność Rodzin właśnie, to był jej pomysłodawcą, zaraz po wyjściu z internowania, z tym pomysłem zbudowania Solidarności Rodzin, która pomagała tym wszystkim, którzy doświadczyli stanu wojennego i którzy z tym stanem wojennym podlegali represjom rozmaitym jako rodziny. I wydaje mi się, że ten przykład, który tutaj został przywołany, ten przykład lubelski, takiej spontaniczności, która połączyła ze sobą setki ludzi od razu, pierwszego dnia, jest rzeczywiście godny tego, abyśmy o tym pamiętali. Bardzo dziękuję za ten raport, ja go znałem oczywiście dzięki Bogdanowi, nie, że mi go dał wcześniej, podkreślałem jego ogromne znaczenie. Uważam, że to jest materiał, który Paweł Kowal powinien budować, prawda? Tego typu raporty, które pokazują nasze zaangażowanie Lubelszczyzny, Podkarpacia, innych regionów, na świetnej metodologii jest oparte, bo powinny być podstawą również działań, prawda? W tej chwili pełnomocnika rządu do spraw odbudowy Ukrainy, bo widać równocześnie, co zostało zaangażowane i w jaki sposób można to zrobić. Te doświadczenia organizacji pozarządowych przywołane przez państwa, tutaj moglibyśmy to mnożyć, prawda? Została wymieniona, nie pojawiła się postać ojca Mitrada Stefana Batucha, prawda, który odegrał tutaj rok. To samo ja nie mogę nie wspomnieć księdza Grzybica, bo to są również jego działania. Ma rację Krzysiek Stanowski, kiedy mówi, że brak instytucjonalnej obecności Kościoła. Oczywiście to było bardzo mocno odczuwane i dla każdego jakby człowieka Kościoła było to tym bardziej boleśnie. Na szczęście pojawili się duchowni,
którzy w ogóle nie zważali na to i budowali to zupełnie inaczej. Ale oni budowali to już wcześniej, bo to pytanie, które ja sobie też stawiam, dlaczego Polacy zupełnie inaczej potraktowali Ukraińców, a inaczej sytuację na granicy Białorusi. My musimy sobie na to pytanie odpowiedzieć, prawda? To jest niezwykle istotne pytanie, które musi być postawione w takim kontekście. Czemu wówczas, prawda, ta tragedia ludzka inaczej, nie mówię tutaj o pokazywaniu w mediach, bo to zupełnie inna kwestia, prawda, tego, ale reakcja rządu i brak jakby empatii i potem reakcja, która na Ukrainie również jest jakby reakcją społeczną. Rząd próbuje za tym nadążyć, ale nadąża z wielkim opóźnieniem, chociażby nie występuje o środki europejskie, prawda, które mogły na ten cel być. I to trzeba sobie wprost powiedzieć. Uważam to seminarium za niezwykle cenne. Bardzo, bardzo za nie dziękuję i uważam, że no fajnie, że ono jest i trzeba tego typu rzeczy powtarzać, bo my musimy mieć świadomość tego, co naprawdę tutaj się stało. Równocześnie, jakie to ma, może mieć znaczenie. Myśmy z pierwszej Solidarności nie wyciągnęli wniosków, w moim przekonaniu. Potraktowaliśmy to jako działalność związku zawodowego, to w ogóle nie o to chodziliśmy. To było budowanie społeczeństwa obywatelskiego. I ta druga Solidarność dawała też szansę na budowę dobrej przyszłości między Polską a Ukrainą, przyszłości europejskiej. Dziękuję. Dziękuję pani dyrektor. Ja nie słyszałem, co prawda, niestety całości dyskusji, ale mam potrzebę podzielenia się pewną refleksją, która chodzi mi po głowie od pewnego czasu i mam wrażenie, że to będzie też nawiązywać i do tego, co pani profesor Hoffman mówiła i do tego, co pan profesor Pomorski mówił, bo pamiętam na początku 2020 roku po tej rosyjskiej inwazji, a wielokrotnie publicznie i w różnych okolicznościach podkreślałem, że to nie będzie trwało miesiąc, to nie będzie trwało dwa miesiące, ani sześć miesięcy, to będzie trwało być może latami i musimy się na to przygotować. I to, że ta mobilizacja na dwa miesiące to jest za mało. Za tym muszą iść zmiany społeczne, musi iść zupełnie sposób, zmiana funkcjonowania instytucji samorządowych, państwowych i tak dalej, także zmiana naszej mentalności. I też spotykało się to z różnym zrozumieniem, to co wówczas mówiłem, natomiast tak jest. Tak jest i oczywiście jest tutaj jak zwykle długim cieniem kładzie się Moskwa, która stara się wbić klin tradycyjny między Polską i Ukrainą, ponieważ jest to oczywiście w jej interesie i powiedzmy sobie szczerze, całkiem dobrze jej idzie. Także przy wykorzystaniu różnych pożytecznych idiotów u nas w kraju. I tu jest właśnie ten problem, o którym właśnie pan profesor Pomorski powiedział i który właśnie gdzieś mi chodzi po głowie od pewnego czasu. Tak sobie nazywam syndrom Orłów Górskiego. 50 lat mija od czasu, kiedy Dejna, Tomaszewski, Lato brylowali na stadionach. Dzisiejsza piłka polska wygląda jak wygląda. A my ciągle Orły Górskiego i Orły Górskiego, tak jakbyśmy to my wygrywali. I analogicznie, no właśnie legenda, ale nie żyje się legendami. Animitami. Analogicznie jest z tym, co przed chwilą pan profesor powiedział. Solidarność. Powtarzamy sobie solidarność, stan wojenny, solidarność. Gdzie jest ta solidarność dzisiaj, zarówno instytucjonalnie, jak i w naszych głowach, jak i w naszych relacjach międzyludzkich, w naszym społeczeństwie, w naszym narodzie. I oby nie było. Nie chcę, żeby to było złośliwe absolutnie, ani żeby nie było, też nie chcę, żeby to było kasandryczne. Ale to jest bardzo ważne moim zdaniem. Miejmy na uwadze to, żeby pokolenie tego Wittgensteina z kolei sobie nie żyło mitem roku 2022. Ale pomogliśmy Ukrainie. Ale byliśmy solidarni. A później się to rozpadło. Więc o to chodzi, żeby się nie rozpadło. I to jest myślę kluczowe zadanie i kluczowy problem. No bo właśnie.
spaść, tak jak to co udało się